Przełom nastąpił w 1986 roku, kiedy to obowiązki kapelmistrza objął pan Edward Guzik. W 1989 orkiestra za swój poziom artystyczny i zaangażowanie otrzymała artystyczny znak jakości. W 1997 roku została 25-letnia choreograficzna dziewcząt, dodając uroku pokazom orkiestry. W 2005 roku podczas 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych po raz czwarty z rzędu zdobyła pierwsze miejsce w konkursie. Na pewno są dwa puchary. To na pewno.